Zadanie szóste z matury próbnej, 2014 rok. Wyrażenie 3x plus 1 plus y do kwadratu jest równe. Przepiszmy to wyrażenie i podnieśmy je do kwadratu. W tym wypadku należy wymnożyć dwukrotnie ten sam nawias sam przez siebie. Czyli przepisujemy dwa takie same nawiasy i wymnażamy każdy jednomian z pierwszego nawiasu przez każdy jednomian z drugiego nawiasu. Będę pokazywał to strzałkami. 3x razy 3x, 9x kwadrat. 3x razy 1, 3x. 3x razy y to 3xy. Pamiętamy, by symbole pisać w porządku alfabetycznym. Pierwszy jednomian już mamy wymnożony. Teraz mnożymy przez 1. 1 razy 3x to 3x. 1 razy 1 to 1. 1 razy y to y. Teraz wymnażamy przez ostatni jednomian przez y. Y razy 3x to 3xy. Y razy 1 to y. Y razy y to y do kwadratu. Teraz należy wyredukować w razy podobne i postaramy się zapisać w podobny sposób, jak tutaj mamy w odpowiedziach. Czyli widzimy, że z reguły tutaj, jak widzisz, kwadraty są pisane na samym początku. Więc zacznijmy od kwadratów. Mamy jeden jednomian z x do kwadratu, więc przepiszemy 9x kwadrat. Mamy również jeden jednomian z y do kwadratu, więc go przepiszemy. Teraz podkreślimy w razy podobne, czyli 3xy, 3xy, łącznie 6xy. Następnie podkreślimy wyrażenia z xami. Z tych dwóch jednomianów otrzymamy 6x. Mamy jeszcze 2y, tutaj jeden, tutaj drugi, łącznie 2y oraz wyraz wolny bez symboli plus 1. Przyglądamy się, którą wybrać odpowiedź. Widzimy, że jest to odpowiedź D.